Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Przed nami dosyć pochmurna noc, przede wszystkim na południu i na zachodnich krańcach Polski, która gdzieniegdzie w tych regionach przyniesie również opady deszczu. W centrum i na wschodzie niebo będzie bezchmurne i pogodne. Temperatury od 2 stopni w Olsztynie i Białymstoku, 3 stopnie w Lublinie, 4 stopnie na południu i aż 7 w Koszalinie. Ciśnienie w Warszawie 1020 hektopaskali. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutro w Europie przeważać będą opady deszczu, które pojawią się przede wszystkim w Skandynawii oraz w Europie Środkowej. Więcej słońca pojawi się w Madrycie i Lizbonie, a także w Rzymie. W Lizbonie zanotujemy najwyższą temperaturę 21 stopni, w Bernie 12, 13 w Paryżu, od 3 do 6 stopni w Skandynawii. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Jutrzejszy dzień przyniesie nam niewielkie opady deszczu w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Koszalinie czy też w Gdańsku. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże i umiarkowane. Temperatury wyniosą od 7 stopni w Olsztynie, 8-9 w centrum, 9 stopni również w Poznaniu, w Bydgoszczy, 10 na Pobrzeżu Szczecińskim i 12 stopni w Rzeszowie. Wiatr będzie silniejszy na Pomorzu, ciśnienie 1017 hektopaskali. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Niedziela z opadami deszczu na zachodnich krańcach Polski, temperatury dosyć niskie, od 6 do 10 stopni. W poniedziałek wzrost ciśnienia do 1029 hektopaskali. Układ wysokiego ciśnienia będzie kształtował pogodę w poniedziałek, dlatego w całym kraju czeka nas pogodna i słoneczna aura. Temperatura maksymalna 10 stopni na Podkarpaciu. We wtorek przejaśnienia jedynie w centrum, w pozostałej części kraju dosyć duże zachmurzenie. Temperatury najniższe na północy od 5 do 6 stopni. Ciśnienie wciąż wysokie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.